Jeżeli spodoba Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją strefę Patronite. A tymczasem zapraszam do posłuchania. Radomir Darmiła. Talenty odmiennych ludzi. No więc dobrze. Może faktycznie pomysł zatrudnienia utopców w marynarce nie był najlepszy. Ciągnął kapitan Skutwiński swoim smutnym, bezbarwnym głosem. Ale na początku nie było żadnych problemów. Owszem, marynarze byli sceptyczni, niektórzy nawet odmawiali służby. Byliśmy na to przygotowani. Organizowaliśmy pogadanki, wyjaśnialiśmy korzyści przynoszone załodze. Rozdawaliśmy ulotki o tonących marynarzach ratowanych przez utopce, pokazujące sympatyczne utopce, wybijające dziury we wrogich okrętach. Nie zrażaliśmy się trudnościami. Wykorzystanie unikalnych talentów wszystkich obywateli naszej ojczyzny to obowiązek każdego postępowego rządu. Kapitan westchnął i zamilkł na chwilę, z oczami utkwionymi w przeciwległej ścianie. Nie trudziłem się odgadywaniem, czego tam wypatruje. Samuel spał na siedząco. Miał niezwykły talent spania z otwartymi oczyma. Strasznie mu zazdrościłem. Za mną siedział Borowik, dobrochot. Ten nawet nie próbował zachowywać pozorów. Założył dłonie na brzuchu, chowając je pod długą, siwą brodą i chrapał otwarcie, nie przejmując się względami na wojskową dyscyplinę. Potem okazało się, że na okrętach z utopcami pojawiają się braki personalne. Podjął Skutwiński. Część załogi znikała w tajemniczych okolicznościach. Pierwszą reakcją była wzmożona propaganda. Pamiętam piękny plakat opracowany przez sekcję żeńską nadporoża. Przesąd wrogiem marynarza. Dezerter wrogiem ojczyzny. Ale kiedy u ujścia Brędzlewy wyłowiono ciało kapitana Chorpacha, dowódcy niezwyciężonego, stało się jasne, że to nie dezercja jest powodem zniknięć. Wyszło na jaw, że już w czasie treningów zginęło paru instruktorów. Pytałem szefa kursu, czemu mnie nie powiadomił. Odparł, że nie chciał siać defetyzmu. Wysłaliśmy z kolei aktywistę w celu zorganizowania pogadanki dla utopców. Czytałem szkic jego wystąpienia. Majstersztyk. Odwołanie się do uczuć patriotycznych. Wezwanie do służby ojczyźnie. Przypomnienie o duchu czasu. Konieczności pozbycia się przerdzewiałych okowów przestarzałej tradycji. Ziewnąłem dyskretnie. Miałem nadzieję, że konkluzją, do której zmierza Skutwiński, bo chyba zmierza do jakiejś konkluzji, nie będzie wysłanie nas do przekonywania lub monitoringu utopców. Skrzat pasuje do okrętu jak utopiec do roboty w kopalni. Po wyłowieniu, lekko nadżartego przez ryby aktywisty, pułkownika Schillera wezwała admiralicja i stanowczo odmówiła dalszego udziału w PWTOL. Tłumaczyliśmy, że zawsze na początku można się spodziewać podobnych problemów, że powinni je zignorować i patrzeć na korzyści dla społeczeństwa. Wszystko na próżno. Znów zapadła cisza. Zaczyna mnie boleć tyłek. Skrzaty nie są przeznaczone do siedzenia na odprawach. Skrzaty powinny siedzieć w chałupie, przynosząc szczęście gospodarzom i odgarniając złe duchy. Niestety, w dzisiejszych, nowoczesnych czasach gospodarze przeganiają skrzaty.
Gdyby nie PWTOL, dalej włóczyłbym się po zapadłych dziurach, taplając się w rynsztokach, grzebiąc w śmieciach albo zabijając szczury i karaluchy. Dlatego siedziałem. Czysty mundur zamiast śmierdzących szmat, pełny brzuch, meble dostosowane do wzrostu 5 palców. To wszystko jest warte bolącego tyłka. Niemniej jednak miałem nadzieję, że Skutwiński w końcu wyjaśni, po co nas wezwał. Cięcia w funduszach, jak nic! Wionął do mojego ucha szept Samuela. Jednak nie spał. Zaraz powie, że nas wyrzuca. Daj spokój. Odparłem, nie odwracając głowy i utrzymując na twarzy wyraz uprzejmego zainteresowania. Zawsze czekasz na najgorsze. Zobaczysz, przygotowuje nas na cios. Zaraz powie, że PWTOL okazał się porażką i wywalają nas na bruk. Upierał się Samuel. Zdumiewające, ale umiał się nie popluć, wymawiając skrót programu wykorzystywania talentów odmiennych ludzi. Z koboldami na początku szło nam lepiej. Skutwiński znowu obudził się z letargu. Przetarł zmęczone oczy i przeszedł się nerwowo po pokoju. To zdumiewające, jak szybko potrafią wykopać okopy, wydrążyć tunel, wykopać podkop. Pojawił się zaledwie jeden maleńki, właściwie tyci problem. Problemik. Koboldy wykonywały wszystkie prace ziemne na swój rozmiar i nijak nie dawały się przekonać, by kopać na przykład głębsze okopy. Najgorsze przyszło w czasie manewrów z udziałem prawdziwego wojska. Wreszcie dałem radę przekonać koboldy do wykonywania okopu dość głębokiego, by mógł się w nim zmieścić żołnierz. Nawet łatwo mi poszło i byłem pełen optymizmu. Wybuchy śmiechu podczas pracy brałem za naturalną radość z dobrze wykonywanej roboty. Skąd miałem wiedzieć, co one tam schowały? Rozpoczęły się manewry, żołnierze skoczyli do okopów. W życiu nie słyszałem takiego języka jak wtedy, gdy się z nich podnieśli. Tłumaczyłem, że to tylko takie niewinne żarty. Że nawet dobrze się stało, bo przecież żołnierz powinien umieć walczyć w każdych warunkach. A mundury, chociaż umazane i faktycznie nieco śmierdzące, będzie można wyprać. Jeszcze załagadzałem tę sprawę, gdy przyłapano koboldów przy kotłach kuchni polowej. Byłem wściekły. Różne, dość dziwaczne inklinacje koboldów wyszły na jaw już w trakcie szkolenia i dlatego specjalnie wydałem zalecenia dotyczące zabezpieczenia miejsc przygotowywania posiłków. Oskarżono strażników o niedopełnienie obowiązków, ale uwolniono ich od zarzutów, gdy odkryto, jak koboldy dostały się do środka. Wykonały podkop. Równocześnie przyszedł raport, że mundurów nie da się doprać i wciąż śmierdzą. Obcięto nam fundusze, a koboldy z sekcji saperskiej musieliśmy zwolnić do cywila. Kolejne westchnienie Skutwińskiego i cisza. Widzisz, teraz nam powie, mruknął znowu Samuel. Obcięto nam fundusze i dlatego zaraz was zwolnimy. Nie będę przed wami ukrywał, panowie. Głos Skutwińskiego był jeszcze bardziej melancholijny niż zwykle. Jaskrawo błękitna róża północy, jedyna koboldzianka w naszej grupie, jak zwykle nie zaprotestowała. Nie jestem pewien, czy Skutwiński do tej pory nie zauważył, że błękitna jest przedstawicielką płci pięknej, czy po prostu był ponad takie detale. Oczywiście określenie płeć piękna wobec koboldzianki jest metaforą nieco przesadzoną, nawet po przystrzyżeniu brody. Istnienie programu wisi na włosku.
W kolejnym przyszłym tygodniu odbędzie się narada w Cesarsko-Królewsko-Wielkoksiążęcej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Szerzenia Pokoju, która zdecyduje o naszej przyszłości. Przepraszam! Zawołała Błękitna, podskakując i machając rękoma, jakby bojąc się, że Skutwiński jej nie zauważy. Przepraszam, mam pytanie. Na zadawanie pytań nadejdzie czas pod koniec zebrania, szeregowa, jaskrawo błękitna różo północy. Ponadto ile razy mam szeregowej przypominać o właściwej formie zwracania się do przełożonych? Skarcił ją Skutwiński, nie odrywając wzroku od fascynującego go punktu na przeciwległej ścianie gabinetu. Przeprosiłam przecież! Zdumiała się Błękitna. A teraz już się zapytam, dobrze? Czy zebranie ma na celu omówienie sposobów wpłynięcia na decyzję Komisji Spraw Bezpieczeństwa? Bo ja mam parę pomysłów. Skutwiński oderwał wzrok od ściany i wlepił go w Błękitną. Najwidoczniej wyobraził sobie, jakie pomysły może mieć koboldzianka i wzdrygnął się ze zgrozy. Nie! Powiedział szybko. To znaczy tak i nie. Zastanowił się na chwilę i powiedział już swoim normalnym, beznadziejnie smutnym głosem. Na wasze pierwsze pytanie odpowiedź brzmi tak. Natomiast nie interesują mnie wasze pomysły, szeregowa, jaskrawo-błękitna. Ale ja mam dobre pomysły. Koboldzianka ujęła się pod boki i zadarła głowę do góry. Tylko musielibyśmy wziąć do pomocy moich braci, szwagra, jego braci i jeszcze... Nie! Szeregowa, siadajcie natychmiast. Proszę. Skutwiński nerwowym ruchem zdjął okulary i wytarł je chusteczką, a potem tą samą chusteczką otarł pod z czoła. Posłuchajcie... Kluczową sprawą jest zdobycie poparcia armii. Admirał Kukurda odpada. Wciąż wini nas za nieszczęśliwą śmierć Chorpacha. Pozostaje generał Gibarian. Musimy go przekonać w ciągu najbliższego tygodnia, że nasza komórka może wzmocnić siłę bojową armii cesarsko-królewskiej i jej możliwości szerzenia postępu i pokoju. Zwłaszcza... w obliczu zbliżającej się nieuchronnej konfrontacji ze zdradzieckim Dutchlanderem. Skutwiński przerwał znowu, spojrzał na nas, zadrgała mu dolna warga. Razem z pułkownikiem Schindlerem doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie zaprezentować możliwości wykorzystania odmiennych ludzi w charakterze wywiadowców. W tym celu przenikniecie do kwatery 5. Armii dowodzonej przez Gibariana i wykradniecie stamtąd dokumenty o odpowiednio wysokim stopniu tajności. W ten sposób generał zostanie zmuszony do przyznania, że program ma sens. Pozostaje kwestia wyznaczenia zespołu do przeprowadzenia zadania. Borowik oczywiście odpada. Zgadzam się z przedmówcą. Poderwał się rozbudzony Borowik. Rozejrzał się dookoła, a widząc wlepione w siebie spojrzenia, stanął na baczność i wykrzyknął. Niech żyje cesarz i jego wspaniała rodzina! I usiadł. Skutwiński drżącą ręką sięgnął po chusteczkę i ponownie otarł twarz. Chyba już zastanawiał się, gdzie go przeniosą po likwidacji PWTOL. Proponuję siebie oraz swoich braci. Poderwała się Błękitna. Wykradniemy dokumenty. I możemy także wysmarować na ścianie hasła propagandowe, żeby generał od razu wiedział. Nie. Jęknął Skutwiński. Szeregowa. Żadnego smarowania haseł. Nawet farbą. Ale to i tak muszę być ja. Zrobimy podkop, wykradniemy dokumenty, a w drzwiach rozepniemy linę w charakterze potykacza. Szeregowa. Gabinet generała znajduje się na pierwszym piętrze. Żadnego podkopu.
Skutwiński rozejrzał się po swoim biurku, na którym siedziała cała nasza mała gromadka. Skrzaty, ubożęta, koboldy oraz gnomy. I jego wzrok zatrzymał się na mnie. Szeregowy Bury, powiedział. I wy, szeregowy Samuel. Udacie się do magazynu po mundury maskujące. Dostaniecie ode mnie schemat budynku. Opracujecie plan operacji i przedstawicie mi go jutro rano. Wyznaczycie także osoby potrzebne do pomocy. Wszystkich pozostałych zobowiązuję do współpracy. Tak jest, panie kapitanie. Poderwałem się i zasalutowałem. Będzie mi potrzebny paskulec i szmatuła, panie kapitanie, oraz dwa dodatkowe zestawy maskujące. Skutwiński skinął głową, wyciągając z szuflady notes i coś w nim zanotował. W porządku. Zebranie zakończone. Odmaszerować. Samuel i Bury, zgłosicie się do mnie za godzinę po schematy. Gdy wyszli na korytarz, zostawiając Skutwińskiego sam na sam z jego ponurymi przemyśleniami, koboldzianka złapała mnie za koszulę i przyciągnęła do siebie, zmuszając mnie, bym spojrzał prosto w jej oczy. Musiałem przy tym stanąć na palcach. Koboldy są znacznie wyższe od skrzatów. Ryjesz w mojej kopalni, Bury, syknęła. Przemyśl to sobie. Puściła mnie i odwróciła się napięcie. Stłumiłem westchnienie i poprawiłem na sobie mundur. Dobry początek, pomyślałem, obserwując wybranych przez siebie kompanów. A dalej będzie jeszcze lepiej. Jaskrawo błękitna róża, parsknął szmatuła. Po samym imieniu wiadomo, że to koboldzianka. Bo też trzeba być koboldem, żeby tak nazwać córkę. Durne imię i masz. Kobold. Na przykład. Bezkresna równina pełna chabrów. Albo purpurowa gwiazda wschodząca nad łanem zbóż. Poważnie, nie zmyślam. Znałem kiedyś takie koboldzianki. Nieważne. Teraz skupcie się na swoich zadaniach. Paskulec. Będziesz obserwował generała. Spróbuj za nim chodzić, ale tak, by cię nie zauważył. Mam za nim chodzić? Ja? Zdziwił się paskulec. To znaczy, po pierwsze, jak niby mam go dogonić? Skaczący skrzat z łatwością dogania dorosłego człowieka, pouczyłem go. Nie rób problemów. No właśnie, to jest po drugie. Jak niby ma mnie nie zauważyć, jak będę za nim skakał? Po to masz komplet maskujący. Możesz się przebrać za kamień, krzak, albo nawet pustą, glinianą butelkę po piwie. Skaczącą butelkę po piwie, upewnił się paskulec. Of, mordę, faktycznie. Poczekaj, pomyślę. Zdecydowanie nie nadawałem się na wywiadowcę, doszedłem do wniosku. Cała misja jest z góry skazana na porażkę. Przegoniłem muchę z mojego krzesełka i usiadłem na nim ciężko. Może spróbuj się turlać? Podsunął Samuel ponuro. Turlająca się pusta butelka po piwie nie zwróci niczyjej uwagi. Nie, to nie ma sensu, zdecydowałem. Ostatecznie musimy tylko odkryć, kiedy generała nie ma w kwaterze. Nie będziemy go śledzić. Paskulec będzie od świtu obserwował wejście główne, a szmatuła będzie oglądał budynek od tyłu. Ja i Samuel. Od świtu? Jęknął paskulec. Dlaczego od świtu? Bo jesteś w armii, cholero jedna. Zdenerwowałem się. Ja i Samuel będziemy obserwować budynek w nocy. Nie lepiej by było, żebym to ja obserwował budynek w nocy? Zaproponował szmatuła. Gnomy w ciemnościach widzą lepiej niż skrzaty. Ponadto wy jesteście lepsi w maskowaniu, więc tym bardziej to ja powinienem siedzieć po ciemku. Dobrze, może tak być. Ja i szmatuła będziemy obserwować budynek w nocy, a paskulec i Samuel... Nie chcę z samym. Jest smętny, zaprotestował paskulec. Cicho! Dobrze, więc ja i Samuel obserwujemy od świtu, a ty i szmatuła w nocy. Patrzcie, kto wchodzi i wychodzi, o jakich porach, jak pilnują gabinetu generała.
Gabinet jest najważniejszy, bo tam na pewno trzymają najważniejsze dokumenty. W gabinecie, upewnił się Paskulec. Jutro spotykamy się i ustalamy dalszy plan działania. Kapitan pozwolił nam obejrzeć schemat budynku. Zaraz wszyscy pójdziemy do jego pokoju. Są pytania? Szmatuła podniósł rękę. A jak dostaniemy się do gabinetu generała? Mam parę pomysłów, ale ustalimy plan dopiero po obejrzeniu całego budynku. To wszystko. Teraz idziemy do Skutwińskiego. Macie robić wrażenie, że wiecie, co robimy. W związku z tym ty, Paskulec, masz się w ogóle nie odzywać. W miarę możliwości, chowaj się za plecami Szmatuły. Po pierwszym dniu miałem dość. Kwatera była z dala od koszar, otoczona płotem, którego pokonanie było dla skrzata dziecinnie proste. Cały dzień udawałem kawałek krzaka, notując osoby wchodzące i wychodzące, szkicując wygląd budynku oraz usiłując nie zasnąć. Wokół zabudowań snuli się leniwie wartownicy. W budzie leżał pies. Wyczuł mnie, ale nie chciało mu się podnosić alarmu. Samuel turlał się po drugiej stronie. Kretyn udawał pustą butelkę po piwie. Nudziłem się. Uzupełniałem szkic budynku o nowe szczegóły. Dorysowałem budynkowi cycki. Zagrałem sam ze sobą w kółko i krzyżyk. Paskulec przyszedł jak trzeba, pod wieczór. Jaki był, taki był, ale przynajmniej miał poczucie obowiązku. Kazałem mu zastąpić Samuela, a sam popędziłem po Szmatułę, pewien, że zaspał albo dekuje się gdzieś w okolicach kuchni. Okazało się, że nie miałem racji. Nieznani sprawcy schowali mu buty. Kazałem mu iść na bosaka. W końcu jesteśmy w armii, do cholery. Na drugi dzień, gdy poprosiłem Paskulca i Szmatułę o złożenie raportu, ten pierwszy głównie kwękał, a drugi zauważył tylko, że okna w górnych pokojach zostają uchylone na noc, pewnie ze względu na upał. Potem zakłopotany podrapał się po głowie i wyznał, że przysnął parę godzin po północy. Przyznaję, że trochę mnie wtedy poniosło. Zrypałem ich uczciwie, po wojskowemu, aż zrobili się równie czerwoni ze wstydu, jak ja z gniewu. Jutro ma być zabawa, wtrącił Paskulec, gdy przerwałem dla zaczerpnięcia tchu. Jaka cholera zabawa? Co mnie, kretynie małorolny, obchodzi jakaś zabawa? Adiutant z wartownikiem gadał, kiedy wyszedł się odlać w krzaki. Toalety w kwaterze zapchane, mówił. Awaria kanalizacji. Ktoś uszkodził rury. Teraz wszyscy chodzą w krzaki. Oprócz generała. Ten ma nocnik, więc on w nocnik. A potem adiutanci mu to wynoszą. Zabrakło mi słów. Patrzyłem na Paskulca i zastanawiałem się, jaką karę by mi wyznaczono, gdybym kretyna tutaj, na miejscu, gołymi rękoma udusił. Tak. Ludzie widzący skrzata, zgrabnie kłaniającego się kapeluszem i prawiącego uprzejme słówka nie wiedzą, jakie w nas siedzą demony, gotowe siać piekło i zniszczenie. No, może demonki. Gotowe siać piekiełko i zniszczonko. Miałeś obserwować budynek, a nie odlewających się adiutantów. Starałem się być spokojny. Możesz mi powiedzieć, cholero jedna, co ciebie tak w nich zafascynowało, że czujesz potrzebę, by mi o tym opowiedzieć? Źle robisz, że się na mnie gniewasz. Pożalił się Paskulec i wyraźnie nieszczęśliwy wsunął głowę między ramiona. Adiutant omal mnie nie trafił. Mógł mnie strącić z krzaka. Przeżyłem traumę. Z trudem opanowałem odruch, by nie skoczyć do niego z pięściami. Może oczekujesz pochwały z wpisem do akt, co? Kpiłem, próbując nie podnosić głosu. Pochwała za zachowanie zimnej krwi w obliczu ostrzału wroga. O, przepraszam, oszczału. A może dasz mi dojść do słowa, bury? Przerwał Paskulec.
Zamknąłem oczy. Do diabła z tym całym programem, służbą, ojczyźnie i cesarzowi, bezsensownymi misjami. Nie do tego powołany jest skrzat. Skrzat ma przynosić szczęście i czuwać, by dzieci nie dostawały kolki po jedzeniu. Rozmarzyłem się. Ot, spokojna, wiejska chata. Żadnych wynalazków w rodzaju szyb w oknach albo lamp naftowych. Kołyska, a w niej uśmiechnięte dzieciątko. I ja, śpiewający mu do snu kołysanki. Może jednak pozwolisz paskulcowi dokończyć? Obudził mnie Samuel. Pewnie będzie tylko bredził bez sensu, ale jak sobie pogada, to przynajmniej morale mu wzrośnie. Wystarczająco będzie zdołowany potem, jak już nas wyrzucą na śmietnik. Odetchnąłem głęboko. Otworzyłem oczy i uśmiechnąłem się. Z odrobiną wysiłku. A potem pozwoliłem paskulcowi mówić. Paskulec był urażony. Nie oczekiwał przeprosin. Dobrze wie, mówił, że w wojsku przełożeni nie przepraszają swoich podwładnych, chociaż on byłby równie dobrym przełożonym jak ja. Inaczej było w cywilu, wspomniał. Jak pracował w stajni i pomógł chorej krowie, to na początku gospodarz na niego nakrzyczał, że daje jej jakieś zielsko z pola, a potem przeprosił. Tutaj zaczął cytować gospodarza, a ja, wciąż uśmiechnięty, gotowałem się w środku i resztką sił powstrzymywałem się, by nie rzucić mu się do gardła. Paskulec mówił, paskulec wybaczał, paskulec rozwodził się nad swoim opanowaniem i zimną krwią. Coś we mnie pękło. Przestałem się przejmować i tylko kiwałem głową, uśmiechając się kretyńsko. I wówczas nagle zauważyłem, że paskulec zaczął mówić z sensem. To było tak niezwykłe, że zaszokowany kazałem mu przerwać i powtórzyć. Powtórzył i wciąż to, co powiedział, miało sens. Otóż generał wybierał się na zabawę następnej nocy, około 6 wieczór. To miał być bal na cześć miejscowej elity, kupców, fabrykantów. Zresztą nieważne, kogo tam zaproszono. Ważne było to, że wśród gości miał być generał i jego adiutanci. Tak więc gabinet będzie pusty od 6 wieczór, aż do czasu, gdy pierwszy adiutant pokona kaca. Podniecony wstałem i usiadłem. I znów wstałem. W porządku, paskulec. Udzielam pochwały. Pójdziesz razem ze szmatułą do magazynu i przyniesiecie nam sprzęt. Liny, kotwy, wytrychy. A! I jeszcze kiełbasa. A piwo? Wtrącił szmatuła. Po cholerę piwo. Na sucho będziemy się tą kiełbasą zapychać? To dla psa, idioto. Trzeba go przykupić. Psy nie piją piwa? Zdziwił się szmatuła. Nie mogło mu się pomieścić w głowie. No bo jak? To skrzat pije piwo, a pies nie? Trudno czasami pojąć, na jakich zasadach funkcjonuje umysł gnoma. Żadnego piwa. Nie, zaraz. Zastanowiłem się. Przynieście. Na wypadek, gdyby koboldzianka zabrała swoją rodzinę i chciała nam brudzić. Rzucimy im, a oni się uchleją i nie będą przeszkadzać. Bury, ja nie dam rady tyle przynieść, ile oni dadzą radę wypić. Trzeźwo zauważył szmatuła. W takim razie daj spokój z piwem. Czekamy na was pod oknem gabinetu, dokładnie pół godziny przed 6. Dokładnie za 5:06 wysłałem Samuela, żeby sprawdził, co się dzieje. Wrócił po pół godzinie razem z paskulcem. Szmatuła dostał boleści i został w łóżku. Nie wyglądało na to, żeby udawał, zapewnił mnie Samuel. Być może to na tle nerwowym przed akcją. Skląłem ich cicho, ale bez gniewu. Za dużą ulgę czułem na ich widok. Mieli cały potrzebny sprzęt. Mogliśmy zaczynać. Najpierw zakradłem się do psa, żeby z nim pogadać. Poszło mi trudniej niż myślałem. Bydle pochodziło z południa, mówiło jakimś niezrozumiałym dialektem, naszego i szkierpskiego nie rozumiało. Na szczęście byłem kiedyś na południu i spróbowałem paru tamtejszych języków.
Okazało się, że coś tam łapał po maglarsku. Ucieszyłem się nawet, ale przedwcześnie. Szło ciężko. Musiałem pomagać sobie gestami. On maglarem nie był, rozumiał piąte przez dziesiąte. Takie tam siad czy nie rusz. Ja znałem tylko kilka podstawowych zwrotów, w tym jeden wulgarny. Długo trwało, zanim mu wytłumaczyłem, o co chodzi. Pies kręcił nosem i coś tam burczał, chociaż kusiłem kiełbasą podtykaną pod sam pysk. Najpierw sądziłem, że taki obowiązkowy, ale nie, zrozumiałem na koniec, że nie lubi myśliwskiej. Zgodził się ostatecznie na tę myśliwską i obiecał, że nie będzie nas zauważać, ale robił to tylko w imię starej solidarności i braterstwa między psami a skrzatami. Chłopaki w krzakach podskakiwali z niecierpliwości. Kazałem im się opanować. Paskulec został na czatach. Ja z Samuelem odczekaliśmy, aż wartownik z psem okrąży budynek. Kundel oblizywał się i ostentacyjnie odwracał od nas pysk. I przez szeroki trawnik oddzielający nas od żywopłotu przyskoczyliśmy do ściany. Teraz do góry, powiedziałem. Samuel skinął głową. Parapet na parterze był za wysoko, by do niego doskoczyć. Rzucił do góry linę z kotwą. Skrzaty, jak wiadomo, rzucają bardzo celnie. Kotwa zaczepiła się o coś na parapecie. Samuel pociągnął liną. Naprężyła się. Pierwszy przystąpiłem do wspinaczki. Samuel zaraz za mną. To chyba był błąd. Kotwa zaczepiła się o doniczkę na parapecie. Jakiś kretyn wystawił kwiatki na parapet, by było ładniej. Doniczka ważyła sporo, ale nie aż tyle, by utrzymać mnie i Samuela równocześnie. Łupnęła w dół, a my obaj ciężko padliśmy na ziemię. Hałas, rzecz jasna, zwrócił uwagę wartowników. Usłyszałem ich nawoływanie i tupot nóg. Skoczyliśmy przez trawnik ku zbawczym krzakom, ale zanim tam dotarliśmy, pojawili się dwaj żołnierze z psem. Trzymane przez nich wysoko lampy rzucały migotliwe światło. Przypadliśmy do trawy. Co to było? Zapytał jeden z wartowników, ten z psem. Widzisz coś, Jaśko? Nazwany Jaśkiem ostrożnie zbliżał się do okna. Nie widział nas, ale tylko dlatego, bo nie patrzył pod nogi. Jeszcze chwila, jeszcze jedna chwila i będzie po nas. To chyba doniczka spadła. Powiedział niepewnie, ściskając nerwowo karabin. Doniczka? Zdziwił się drugi strażnik. Sama spadła? Nie może być. W czasie, gdy ja i Samuel wciskaliśmy się w ziemię trawnika, modląc się, by nas wartownicy nie rozdeptali w nieuwadze, a zarazem, by nas nie zauważyli, paskulec doznał jednego z tych rzadkich przebłysków, które sprawiały, że mimo wszystko nie uważaliśmy go za skończonego idiotę. Miau! Miau! Powiedział i zaszeleścił zachęcająco krzakami. Wartownicy zamarli i odwrócili się od nas plecami, mrużąc oczy i wpatrując się w ciemności. Co to było? Mruknął jeden z nich, podnosząc wyżej lampę. Pies, zgodnie z umową, siedział na zadzie i udawał, że go nie ma. Co to było? Kot, debilu! Syknął paskulec z pomiędzy liści. Obaj wartownicy, słysząc to, podnieśli karabiny i wypalili w krzaki. Paskulec nie wytrzymał nerwowo i rzucił się do ucieczki. Tymczasem nadbiegało więcej żołnierzy niosących lampy i karabiny. Pies, spuszczony ze smyczy, pobiegł przed siebie, honorowo w innym kierunku niż paskulec. Przez następny kwadrans po trawniku ganiali żołnierze, grzejąc z karabinów w ciemność. To cud, że nikt nas nie zadeptał. Wstrzymać ogień! Wstrzymać ogień! Na trawnik wpadł jakiś oficer i machając rękoma starał się uspokoić rozgorączkowanych żołnierzy. Co się stało? Ktoś zakradł się do kwatery, panie poruczniku. Zameldował wartownik, kładąc lampę na ziemi i przepisowo salutując oficerowi. Strącił doniczkę i wtedy... A co to takiego? Poczułem, jak włosy stają mi dęba na głowie. Leżałem akurat na skraju kręgu światła rzuconego przez lampę. Zaraz mnie zauważy poruczniczy na jeden. Oficer zrobił dwa kroki w przód i... zapadł się po pas w ziemię. Chłopaki! Dekonspiracja!
dobiegł głos z podziemi. Wróg wykrył podkop! To oficer jakowyś! Za buty oficerka! Ciągnąć za buty! Darły się inne głosy, a oficer szamotał się i wzywał pomocy. Wartownicy skoczyli do niego, potykając się i przeszkadzając sobie nawzajem, a ja i Samuel skorzystaliśmy z okazji. Nie, nie uciekliśmy. Dopadliśmy rynny i schowaliśmy się w środku. Potem, gdy już wydobyto porucznika z podziemi, bez butów i w obszarpanych spodniach, wysłano patrole w poszukiwaniu amatorów podkopu. Gdy przeszukano cały trawnik i wreszcie, gdy wszystko znów się uspokoiło, Samuel ostrożnie wychylił nos. W porządku, teren czysty, powiedział. To co, wracamy do siebie? Nie dokończyliśmy akcji, Sam, odparłem. Nie chcesz chyba wrócić do Skutwińskiego z pustymi rękoma. Wracamy pod okno, ale teraz ja rzucam linę. Najpierw na parter, stamtąd na piętro. Tym razem bez żadnych przeszkód. Okno do gabinetu było uchylone, tak jak mówił Szmatuła. Wskoczyliśmy do środka, cichuteńko jak skrzaty. Jak cienie skrzatów. Szybko przebiegliśmy po dywanie. Ja wskoczyłem na biurko. Samuel myszkował po szafach. Samuel, do mnie! Tu może być coś ciekawego, powiedziałem. Mam tu szufladę zamkniętą na klucz. Daj sobie spokój z szufladą. Samuel odwrócił się do mnie. Wyglądał na załamanego. Tutaj jest safe. Safe? Pewnie. Na pewno tam są wszystkie tajne dokumenty. W sejfie. Rozumiesz? Samuel, kompletnie załamany, usiadł na podłodze i schował twarz w dłoniach. Wiedziałem, że za dobrze nam idzie. Wszystko, co może być ważne, na pewno jest tam. W życiu się nie dostaniemy do środka. W życiu! Sejf wyglądał poważnie. Solidnie. Tak jak powinien wyglądać sejf w generalskim gabinecie w kwaterze głównej. Ze szkolenia pamiętałem, że był to typ otwierany na szyfr, produkowany w Gorremorze. Reklamowany jako nie do przejścia dla włamywaczy. Chyba nie myślisz, że damy radę przebić się przez ścianę? Biadolił Samuel. Tyle starań. I wszystko na nic. I kiełbasę też psu daliśmy, a mogliśmy sami zjeść. Przestań. Przecież jesteśmy skrzatami, zapomniałeś? Dodałem mu otuchy. Przynosimy szczęście. Ja tobie, a ty mi. Wystarczy, że pokręcę na chybił trafił tymi gałkami i zaraz trafię właściwy kot. Zobaczysz. Niestety. Samuel nie zobaczył. Po 15 minutach kręcenia siedzieliśmy obaj zrezygnowani na dywanie przed solidnie wyglądającym sejfem z Gorremory. Dobrze, więc liczenie na szczęście nic nie daje, pomyślałem. Co nam zatem zostaje w takim razie? I wtedy przyszło mi do głowy, że zostaje nam jeszcze liczenie na ludzką głupotę. Ilu generałów w cesarsko-królewsko-wielkoksiążęcej armii dostaje nominację, bo posiada kwalifikacje, a ilu dlatego, bo ich ojciec, dziadek i pradziadek też byli generałami? A jeżeli mamy generała, który, jak wskazuje rachunek prawdopodobieństwa, otrzymał swoje stanowisko tylko dzięki temu, że pochodzi z szacownej rodziny, to jaka jest szansa na to, że generał pamięta szyfr do swojego sejfu? A jeżeli nie pamięta, to gdzie trzymasz szyfr, żeby był pod ręką? Podniecony wyjaśniłem swoją teorię Samuelowi i rzuciliśmy się do poszukiwań. Nie trwały długo. Samuel odkrył karteczkę z rządkiem cyfr w pierwszej niezamkniętej szufladzie biurka. No, bracie, powiedziałem, kiedy otwarty sejf bezwstydnie zaprezentował nam swoje wnętrze. Awans i pochwały mamy jak w banku. Co bierzemy? Wszystko? Krytycznym wzrokiem oceniłem zawartość. Opasłe akta, jakieś rulony, notesy. Skrzaty są silne, niewiarygodnie silne jak na swój rozmiar, ale też nie aż tak silne. Nie żartuj, trzeba wziąć coś w miarę małego i jakąś ważną, wojskową tajemnicę. Samuel wskoczył na półkę i podniósł róg jakiejś koperty. Może to? Zalakowana koperta bez odbiorcy. Są jeszcze trzy takie. Bierzemy?
Zrzucił kopertę na dół, a ja obejrzałem ją uważnie. Pieczątka, tajne i odręczny podpis. Nie ruszać bez mojej wiedzy. Generał Gibarian. To musi być to, zdecydowałem. Bierzemy wszystkie trzy. Skutwiński wpadnie w euforię, a Schiller osobiście wręczy nam ordery. Stary, udało się! Odtańczyliśmy taniec na dywanie, a Samuel wyjątkowo pozbył się swojego pesymizmu. Już mieliśmy wyskoczyć, gdy cofnął się i zamknął sejf. Potem zasunął szufladę i uporządkował papiery na biurku. Fachowa robota, oceniłem zadowolony. Samciu, masz wielką przyszłość w wywiadzie. A teraz wio do domu, sława i zaszczyty czekają. Z samego rana wezwał nas kapitan Skutwiński. Natychmiast przywołałem chłopaków i w znakomitych nastrojach pomaszerowaliśmy korytarzem. Po drodze napotkaliśmy jaskrawą. Była ponura, podrapana i brakowało jej wstążeczek na źle rozczesanej brodzie. Uprzedzałam ciebie, Bury! Zaczęła groźnie, ujmując się rękami pod boki. Ale ty wolisz ze mną zadzierać i teraz zobaczysz! Nie miałem zamiaru niczego zobaczyć. Ukłoniłem się nisko i zaintonowałem swoim najbardziej przymilnym tonem. Jaskrawo błękitna róża północy. Zapomniałem ci złożyć podziękowania za twój współudział w zdobyciu dokumentów. Osłupiała koboldzianka wytrzeszczyła oczy, szeroko otwierając usta. Wszak gdyby nie ty i twoi cudowni bracia, wartownicy dopadliby nas na trawniku. Twoja akcja odwróciła od nas uwagę, walnie przyczyniając się do sukcesu naszej misji. Jaskrawa zamknęła usta. Na jej twarz wypełzł kompletnie do niej niepasujący wyraz zamyślenia. Powiesz o tym kapitanowi? Upewniła się. Że działałaś zgodnie z wymyślonym przeze mnie planem? Zastrzegłem. Koboldzianka mierzyła mnie chwilę spojrzeniem. Wreszcie parsknęła śmiechem i pacnęła mnie dłonią, aż przysiadłem. Niech ci będzie, skrzacie! Byle Skutwiński zatwierdził powrót koboldów do służby w sekcji saperskiej. Pamiętaj! Jaskrawa odeszła, a moi chłopcy, wiwatując, porwali mnie na ramiona. Sukces, zdobyte tanie dokumenty, a na dokładkę koboldzianka i jej rodzinka będzie nam wdzięczna zamiast czyhać na nasze tyłki. W radosnym nastroju wkroczyliśmy do pokoju Skutwińskiego. Co was tak do jasnego czorta cieszy? Zgasił nas kapitan zmęczonym głosem. Co wyście wczoraj nawyprawiali? Pełen sukces, panie kapitanie. Zameldowałem, wskakując na biurko i wyprężając się na baczność. Misja uwieńczona pełnym sukcesem. Jakim znowu sukcesem, Bury? Skutwiński spojrzał na mnie swoim smutnym wzrokiem i westchnął. Nałożył okulary i podniósł jakiś dokument. Nieznani sprawcy zniszczyli doniczkę na parapecie kwatery głównej. Na trawniku dół wpadł do niego porucznik Hosselhoff. Znakomity oficer, wielka przyszłość przed nim, chociaż szkierb. Następnie nieznani sprawcy ukradli mu buty, poszarpali spodnie i napluli do skarpetek. Napluli do skarpetek, Bury. Skutwiński spojrzał na mnie z wyrzutem. To ma być sukces? Do tego w kwaterze od 3 dni nie działa kanalizacja. To też wasza sprawka? Dywersja mająca na celu odwrócenie uwagi, panie kapitanie. Wypaliłem szybko. Oraz obniżenie morale przeciwnika. 2 w 1. Sam pan nas tego uczył, kapitanie. Aby zwiększyć szanse na powodzenie misji, należy odwracać uwagę wroga od jej głównego celu. Luciem do skarpetek, Bury. Skutwiński zdjął okulary i westchnął melancholijnie. Dałem znak chłopakom, którzy cierpliwie czekali pod biurkiem. Uroczyście złożyliśmy na żłób pod nosem kapitana. Skutwiński nałożył okulary i obejrzał jedną z kopert. Odwrócił ją w dłoniach. Spojrzał na nas niedowierzającym wzrokiem i obejrzał kopertę jeszcze raz.
Potem bez jednego słowa poderwał się z krzesła i skoczył do drzwi. Awans, chłopaki. Podwyżka. Pochwała do akt, powiedziałem wesoło. Zaraz nas wezwie Schiller i pogratuluje. Biedziłem się nad raportem, kiedy na kwaterę wpadł Samuel. Był blady i przerażony, ale nie przejąłem się tym za bardzo. Samuel często biega blady i przerażony. W przeszłości potrafił zinterpretować brudne gacie leżące na trawniku jako niechybny znak, że następuje likwidacja całego oddziału. Nie wspomnę już o tym, co działo się, gdy ktoś zażartował, że cały PWTOL to lipa i skrót rozwija się naprawdę jako przerabianie w tatara odmiennych ludzi. Oczywiście, najpierw trzeba było wyjaśnić Samuelowi, co to jest tatar i dlaczego ma być robiony ze skrzatów zamiast z wołowiny. Od tego czasu w oddziale panuje niepisany zwyczaj nierobienia żartów z Samuela. Wyluzuj, braciszku, powitałem go wesoło, widząc, że nie może złapać oddechu. Pułkownik Schiller nas wzywa. Natychmiast! Wydusił z siebie wreszcie. Wzruszyłem ramionami, odłożyłem rysik na miejsce i podążyłem za Samuelem. Szedł jak na skazanie. Ja pogwizdywałem. W środku gabinetu Schillera opuścił mnie dobry humor. Wystarczył rzut oka na czerwoną twarz Skutwińskiego, a Schiller... Schiller się pienił. To wy jesteście ten idiota, którego kapitan Skutwiński wysłał na misję do Gibariana. Zapytał zimno, a mnie zatkało. To jest jedno z tych pytań, na które trudno skwitować regulaminowym... Tak jest, panie pułkowniku. Albo nie, panie pułkowniku. Schiller jednak nie czekał na odpowiedź. Wyszedł zza biurka i stanął nade mną, patrząc pogardliwie z wysokości swoich prawie 2 metrów. Zaraz rozdepczę, przeszło mi przez myśl. Kretyn. Wycedził pułkownik, a ja poczułem ulgę. Czyli najpierw gadka, rozdeptywanie później. Debil. Szczur kanałowy. Co ja gadam? Szczur. Skrzyżowanie szczura ze świnką morską. Świnioszczur! Pułkownik zapewne zamierzał być obraźliwy, ale mina dźwięk jego głosu robiło się coraz raźniej. Świnioszczur! Wysyłamy wywiadowców do kwatery głównej 5. Armii, żeby przynieśli tajne dokumenty. Kontynuował pułkownik. I jaki jest efekt? Co czytam? Awaria kanalizacji w budynku generalicji, czytam. Pies nie ruszył dzisiaj podawanego żarcia, tylko się oblizuje i merda ogonem. Brzuch wzdęty. Weterynarz podejrzewa otrucie. Dziura głębokości 0,5 metra na środku generalskiego trawnika. Rozbita doniczka z kwiatami. Podarunek od jego żony. Pułkowniku, za pozwoleniem. Wtrąciłem, zadzierając głowę do góry. To była tylko dywersja. Dostarczyliśmy w końcu tajne dokumenty z sejfu generała. Schiller tupnął nogą. Ja przerwałem, a Samuel zbladł. Widziałem kątem oka, że jest o krok od omdlenia. Pułkownik tymczasem wrócił wolnym krokiem za biurko. Panie pułkowniku! Podjąłem, ale ryk pułkownika nie pozwolił mi dokończyć. Milczeć! Tajne dokumenty! Najlepsi wywiadowcy! Ja wam... Pienił się, uderzając pięścią w biurko. Złapał za jeden z papierów i wymachiwał nim w powietrzu, jakby się odgarniał od muchy. Co ja mam z tym zrobić? Może jednak dałoby się przekonać generała, wtrącił kapitan pośpiesznie. Te listy podobno były w sejfie. Może jest w nich coś ważnego? W jakim cholera sejfie? Pewnie wzięli. Pierwsze, co leżało na biurku, zasrańcy! Wrzeszczał Schiller. Opadł na krzesło i otarł chusteczką czerwoną twarz. Oddychał chwilę ciężko, a potem pochylił się do przodu. Skutwiński... Osobiście odniesiesz listy generałowi. Razem z tymi swoimi, pożal się Boże, wywiadowcami. Przeprosisz i powiesz, że działałeś z własnej inicjatywy, a ja nic o tym nie wiedziałem. Milcz!
Tu nie chodzi o mnie, ale o przyszłość naszego programu. Może da się coś uratować. A teraz odmaszerować. Skutwiński w milczeniu zasalutował. Ja i Samuel przytknęliśmy dłonie do czapek i skoczyliśmy do wyjścia. Już przy drzwiach zatrzymał nas głos pułkownika. Skutwiński, nie zapomnij tych papierów. Super ważnych, tajnych dokumentów. I zabezpiecz dokładnie. Jeszcze przechwyci je wrogi szpieg. I dowie się, że, cytuję, pułkownik nałożył okulary, złapał jeden z listów i czytał z wyraźną kpiną w głosie. Droga Luizo, nie mogę się doczekać chwili, w której będę mógł całować twoje piersi. Niedługo możemy się spotkać. Ta stara szpachla, moja żona, wyjeżdża do uzdrowiska 15, więc już wieczorem. Schiller zamilkł i usiadł, przebiegając wzrokiem resztę listu. Czy mam odejść, panie pułkowniku? Zapytał Skutwiński sztywno. Schiller podniósł głowę. Zostań. A wy dwaj, won do kwater. Wyszliśmy pośpiesznie. Samuel westchnął i położył mi rękę na ramieniu. No, to tyle kariery w armii. Pójdzie nam znowu polować na szczury. Jeszcze nas nie zwolnili. Zwróciłem uwagę, ale humor też miałem nie najlepszy. Praca w PWTO-lu może nie była szczytem moich marzeń, ale przynajmniej miałem zawsze dach nad głową, ciepłe posiłki i wyprane ciuchy. A na dodatek mogłem się łudzić, że ktoś mnie do czegoś potrzebuje. To ostatnie dla skrzata jest nawet ważniejsze niż żarcie i ubrania. Ale zwolnią, odparł smętnie Samuel. Słyszałeś Schillera. Pokipiliśmy sprawę. Myślisz, że generał teraz poprze PWTO-l? Po cholerę mu wywiadowcy, którzy zamiast planów wojskowych wykradają liściki miłosne. Stary, trzeba iść się pakować. Ale wiecie co? Okazało się, że Samuel nie miał racji. Na zebraniu cesarsko-królewsko-wielkoksiążęcej komisji do spraw bezpieczeństwa i szerzenia pokoju generał Gibarian gorąco poparł projekt PWTO-lu i bardzo wysoko ocenił przydatność programów do celów wojskowych. Schiller dostał awans, a my dużo dodatkowych funduszy. Najwidoczniej w tych listach były jakieś ściśle tajne, wojskowe informacje. Jeśli spodobało Ci się nagranie, nie zapomnij zasubskrybować kanału. Zajrzyj też na moją stronę Patronite. Linki w opisie filmu.